wystawa zachęca do różnego rodzaju interakcji, ale wydaje mi się, że najważniejszą z nich jest ta interakcja, która odbywa się nie fizycznie, tylko odbywa się w naszym umyśle. To znaczy ten proces konfrontacji z nowym doświadczeniem i zastanawianie się, co ono dla nas może oznaczać, jak chcielibyśmy się w tym nowym, przyszłym świecie odnaleźć. To jest wystawa adresowana do takiego troszeczkę starszego odbiorcy, nie do małych dzieci. Zakładamy, że wystawa będzie najbardziej atrakcyjna dla odbiorców powyżej 12 roku życia. Mamy takie eksponaty, które właśnie dotykają zagadnień obecności technologii w naszym życiu, również tym takim najbardziej osobistym. Na przykład prezentujemy hologramiczną towarzyszkę życia, która może utrzymywać z nami kontakt, wysyłając wiadomości tekstowe, ale też w odpowiednim momencie, kiedy wie, że wracamy do domu, może zapalić światło w domu, żebyśmy mieli takie wrażenie, że w tym domu ktoś na nas czeka. Bardzo ciekawym eksponatem jest też nasz robotyczny noworodek, który pozwala nam na zmierzenie się ze zjawiskiem Doliny Niesamowitości. I tutaj każdy z nas może się przekonać, jakie emocje wywołuje w nim noworodek, który do złudzenia przypomina dziecko, czy wzbudza w nas uczucia opiekuńcze, czy też w większym stopniu wywołuje lęk lub wręcz jakiś dyskomfort. Wchodząc na wystawę, możemy sprawdzić nasze zaufanie do technologii. Najlepiej to zrobić, powierzając technologii coś dla nas bardzo cennego, a rzeczą, która dla wielu z nas stała się dzisiaj bardzo cenna i bardzo osobista, jest telefon komórkowy, smartfon. Więc możemy powierzyć nasz telefon, wsunąć go do odpowiedniego otworu. Ten telefon po zeskanowaniu i sprawdzeniu, czy nie jest uszkodzony, wjeżdża windą na wysokość 5 metrów, a następnie jest zrzucany w losowym momencie, lub ja jako zwiedzający mogę to zrobić naciskając czerwony przycisk. Na dole łapie go robot, robot Kawasaki. No właśnie, i złapie go, czy nie złapie. Ja mogę zapewnić Państwa, że to urządzenie bardzo długo się uczyło łapania tych telefonów. Moim zdaniem już umie. I w tej chwili ja przed chwilą powierzyłem swój telefon maszynie i telefon został bezpiecznie złapany. Ale to jest pierwsza interakcja, która nas może tutaj spotkać. Na tej wystawie możemy stanąć przed ekranem, czymś w rodzaju lustra i zobaczyć, jak zachowuje się nasz cień i zacząć bawić się z naszym cieniem. Ta zabawa nie jest tylko zabawą, bo ona także skłania do refleksji nad tym, że nasz cień nagle uwalnia się spod naszej kontroli i robi coś innego. Coś, czego się nie spodziewaliśmy, to jest nasz cień cyfrowy. Na tej wystawie możemy posłuchać bardzo wielu wypowiedzi znakomitych, wybitnych ekspertów na temat sztucznej inteligencji. Możemy stać się częścią dzieła sztuki. Za nami możecie Państwo zobaczyć kubistyczne lustro. Jest to eksponat, który w czasie rzeczywistym przekształca obraz widziany przez kamerę w stylu jednego z wielkich mistrzów. Więc możemy zobaczyć, jak właśnie sztuczna inteligencja maluje nas, maluje w cudzysłowie oczywiście, maluje nas w stylu kubistycznym lub też możemy zobaczyć, jak wyglądalibyśmy pędzlem Hokusai, czy Monet, albo Sero. Możemy też samodzielnie przekonać się, jakie uczucia wiążą się z tworzeniem przy wsparciu narzędzi sztucznej inteligencji. Możemy sami stworzyć szkic, który właśnie sprytny algorytm przekształci w pejzaż. My wykonujemy tylko i wyłącznie prosty rysunek, natomiast program przetwarza obraz i generuje z niego zupełnie nowe dzieło sztuki. Jest to całkiem przyjemne i takie miłe doświadczenie, kiedy właśnie możemy sprawdzić, czy technologia może nas wspierać, czy tak naprawdę za jakiś czas okaże się, że artyści nie są już potrzebni, ponieważ tak naprawdę sztuczna inteligencja tworzy zupełnie ciekawe dzieła sztuki, gdzie artyści już właśnie to, co generują, jest znacznie ciekawsze, na przykład właśnie w wykonaniu sztucznej inteligencji. W 11 urodziny otwieramy trochę symbolicznie wystawę, która pozwala nam zerknąć w przyszłość. Ale nie tę przyszłość spekulatywną, wymyśloną, wyobrażoną, tylko przyszłość, która jest już zakorzeniona w istniejących rozwiązaniach technologicznych i naukowych. Naszym celem nie jest jednak pokazanie nowinek technicznych. Naszym celem jest
zachęcenie każdego ze zwiedzających do zadania sobie pytań, a następnie do samodzielnego udzielenia odpowiedzi i być może skonfrontowania się także z osobami, które myślą na ten temat inaczej. O to, jaką rolę nauka i technologia, zwłaszcza technologia, mogą pełnić w naszym życiu już wkrótce. To są pytania o to, czy jesteśmy gotowi zaufać autonomicznemu samochodowi, że bezpiecznie zawiezie nas do celu, bezpiecznie także dla innych użytkowników ruchu. To jest pytanie o to, czy sztuczna inteligencja może być twórcą na takich samych prawach jak człowiek, a jeśli tworzy dzieła sztuki, obrazy, komponuje muzykę tak jak człowiek, to jak zmienia się definicja twórcy? To jest pytanie o to, czy sztuczna inteligencja może towarzyszyć nam w modlitwie? I żeby odpowiedzieć na to pytanie, możemy porozmawiać z robotem zaprojektowanym na Katolickim Uniwersytecie w Limie. To jest pytanie o to, jak reagowalibyśmy na sytuację, w której robot wygląda prawie dokładnie tak samo jak człowiek. Czy to jest dla nas akceptowalne, czy jednak chcielibyśmy móc bez problemu odróżnić robota od człowieka? No i wreszcie zadajemy sobie pytanie o to, czy w sytuacji terminalnej, która teraz w czasie pandemii dotknęła tak wiele osób i kiedy wszyscy pamiętamy te straszne obrazki, jak ludzie umierali w samotności, w szpitalach, czy w takiej sytuacji chcielibyśmy, żeby towarzyszył nam robot, który będzie nas pocieszał i towarzyszył w tej ostatniej drodze? Te pytania są otwarte. Nie ma dobrych albo złych odpowiedzi. Na te pytania chcemy zachęcić do odpowiedzi wszystkich naszych zwiedzających. Więc ta nasza nowa wystawa Przyszłość jest dziś, jej pierwszy moduł Cyfrowy mózg, to są pytania o naszą relację do technologii, o to, jak technologia może nam najlepiej służyć. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do odwiedzenia naszej wystawy Przyszłość jest dziś, Cyfrowy mózg. Wystawa już jest dostępna. Zapraszamy do Centrum Nauki Kopernik.